Witam bardzo serdecznie po raz kolejny wszystkich słuchaczy Wspaniałości z Nieba na moim ostatnim odcinku z cyklu Wiara. Dzisiejszy podcast zatytułowałem Uświęcenie i Wiara. Uświęcenie przez wiarę. Jak to jest możliwe? Przecież nie możemy sami oczyścić naszego serca. Nie możemy się sami uświęcić. Ponieważ nawet sama chęć, która nas ku temu kieruje, nie jest czysta, bo jest ludzka. Wszelkie zbawienie jest tylko i wyłącznie dziełem Boga, dziełem łaski, która przychodzi w odpowiedzi na wiarę. Uświęcenie, podobnie jak usprawiedliwienie, również jest wynikiem wiary, ponieważ tylko Bóg może tego dokonać. O tym właśnie mówił Paweł, napominając Kolosan, i was, którzy byliście niegdyś obcymi dla Boga i Jego wrogami przez sposób myślenia, wasze złe czyny teraz znów pojednał w doczesnym Jego ciele przez śmierć, by stawić was wobec siebie jako święty, nieskalany i nienaganny. Kolosan 1, 21-22 wersety. To właśnie mówił Paweł do Tesaloniczan, kiedy modlił się o ich uświęcenie. Wiedział, że sami nigdy tego nie osiągną, bo można to osiągnąć tylko przez wiarę i dzięki Bogu. Dlatego pisał: wierny jest ten, który was wzywa. On też tego dokona. 1 Tesaloniczan 5:24. To wezwanie jest równocześnie obietnicą. Zaufaj Jego krwi, krwi Jezusa Chrystusa, która została za ciebie przelana. Zbawcze dokończone dzieło tetelesai, które wykonało się dzięki naszemu Panu Zbawicielowi. Bardzo często staramy się z całych sił zrobić coś dla Boga, tak po ludzku, a później odczuwamy frustrację i gniew wobec każdej zwłoki, jaka się nam przydarza, każdej modlitwy, która nie jest spełniona od razu, a która wydaje się powstrzymywać nas przed dotarciem tam, gdzie najbardziej moglibyśmy przydać się Bogu. Często tak mamy, że coś chcemy, poślij nas, Panie, użyj nas i tak dalej, ale jak kiedy tego nie doświadczamy od razu, nie mamy od razu odpowiedzi, to przechodzą właśnie takie myśli, że coś jest nie tak, ale Bóg ma zawsze ostateczne, końcowe słowo i czas według Jego woli. Zrozumienie właśnie i nauczenie się tego, tej cierpliwości, czasu, kiedy to się wydarzy, myślę, że dla mnie osobiście na pewno jest najtrudniejsze. Wzrastać w tej cierpliwości. I kiedy byłem w religii katolickiej, to trzeba powiedzieć jasno, że kościół religijny, na przykład katolicki i nie tylko, nigdy jasno nie będzie się wypowiadał na temat mocy krwi Chrystusa, która poprzez działanie Ducha Świętego oczyszcza nas i uświęca od wewnątrz. Dzięki Bogu i Jego łasce są tacy, spośród również katolików, którzy doświadczyli głębi łaski, przekonali się, że słowa Chrystusa, błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą, z Mateusza 5:8, są zarówno obietnicą, jak i napomnieniem. To Bóg wyciąga każdego i ubogaca go, przemienia i kształtuje według swojej suwerennej woli. Prawda jest taka, że Bóg wykorzystuje każdą zwłokę, każde zatrzymanie jakby tak zwanego czasu, o cokolwiek prosimy, aby po pierwsze On był wywyższony,
Ale kiedy nadchodzi właściwa pora, kiedy Bóg uznaje, że to już jest ten moment, ten czas, ta sytuacja, ta modlitwa ma być wysłuchana, otwiera drzwi do sukcesu, do obdarowania nas tym, co On zaplanował, dzięki czemu jest to dobro dla nas, a nie nasze jakby chciejstwo, które nas może zniszczyć albo dać nam kolejną lekcję, której nie zawsze będziemy w stanie umieć udźwignąć. My możemy ufnie i pewnie przejść przez różne sytuacje w swoim życiu. To, co chciał uczynić Bóg dla nas, jest pewnością i bierze się z tego, że nasza świadomość, kiedy wzrastamy na Słowie Bożym i poznawaniu Boga, wierzymy, że toruje nam drogę, abyśmy szli prosto przez tą drogę, zamiast pchać się do przodu, rozpierać się na boki, często błądząc i zbaczając z drogi, bo Jego myśli to nie nasze, Jego drogi to nie nasze. A jak nadejdzie zamierzona pora, to Bóg nas tam postawi i pokaże nam, co miał dla nas, a my wtedy będziemy wiedzieć, że to było Boże działanie, bo ja po ludzku bym to zniszczył, źle zrobił. Bóg, który jest, przepraszam, Bóg, który jest w stanie zrobić dla mnie wszystko, kocha mnie i każdego z nas, kogo wybrał, przemienia nas w nowego człowieka podwójną mocą, bo mocą przez Bożego Ducha, którego posłał, jest tutaj między nami. Tak powiedział Jezus, że idzie do Pana, do Boga swego, a pośle Ducha, Parakletos. Przez właśnie Ducha Pocieszyciela. On pociesza mnie, Duch Święty, i przytula mnie w chwila, kiedy płaczę, kiedy nikt nie widzi, kiedy się wstydzę i nie chcę, żeby ktoś widział, kiedy mam ochotę bić po ścianach, bo nie rozumiem pewnych rzeczy. Często słyszę i mam takie mocne przekonanie. Nie lękaj się, mówią do Ciebie, ja, Pan Twój, Bóg, kocham Cię, zaufaj mi, pokonaj swoje słabości i stań się moim człowiekiem, człowiekiem Boga, którego ja kształtuję. Wszystko jest możliwe, kiedy zaufasz mi i będziesz budował swoją wiarę, nie opierając się mi, pozwalając mi, abym łamał to, co powinno być złamane, aby jak złamana kość zrosło się prawidłowo i będzie mocniejsze. Kiedy pęknie nam coś, kość się złamie i ona się zrośnie, nie jestem fachowcem, ale słyszałem, że w tym miejscu jest ten wzrost podwójnie mocniejszy. Chciałbym powiedzieć do tych, którzy słuchają nas, że każdy, ale to każdy z nas może doświadczać Jezusa Chrystusa każdego dnia. Indywidualny sposób. I nie musimy porównywać naszego doświadczenia z Bogiem do innych, bo ktoś może mieć ładniejsze, mocniejsze, nie wiem jak to inaczej nazwać, ale to jest jego, tak? Osobista relacja z Bogiem. I każdy człowiek może mieć, znaczy może, na pewno ma inną relację. Chodzi mi o to, że my często myślimy, a bo kolega, bo brat, bo siostra doświadczyli tego, tamtego, a ja tego nie doświadczam. To jest ich, ale oni nie wiedzą, czego ty doświadczasz, tak? Więc
skupmy się na naszej relacji, bo Bóg jest Bogiem zazdrosnym i z każdym z nas chce mieć przede wszystkim intymną relację. List do Hebrajczyków mówi, że dokonuje się to przez wiarę, bo bez wiary nie można się podobać Bogu i ta wiara jest właśnie osobistą wiarą. Wiara powstaje i rozwija się również, to co już wcześniej wspominałem, przez Słowo Boże, przez słuchanie Bożego Słowa, przez przebywanie w intymnej relacji z Bogiem. Musimy być wierni codziennemu słuchaniu Słowa, aby nasza wiara była rosnąca wtedy i bardziej mogła się budować. I kiedy odpowiedni czas spędzamy na Słowie Bożym, na nauczaniach, przede wszystkim na relacji naszej z Bogiem, będziemy doświadczać wzrostu i będziemy mogli również pewnego dnia powiedzieć, tak jak powiedział Paweł, teraz zaś już nie żyję ja, lecz żyje we mnie Chrystus. Choć nadal prowadzę życie w ciele, jednak obecne życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie. Galacjan 2:20. To jest bardzo, bardzo ważna rzecz, żeby pamiętać o tym, że nasze życie jest dzięki Jezusowi Chrystusowi. Jaka powinna być wiara człowieka? Myślę, że na to nie ma definicji. Opierając się tylko na Biblii, czytamy, że wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. List do Hebrajczyków 1:1. I to jest kwit, esencja tego wszystkiego. I czasami nie ma co rozdrabniać tego na czynniki pierwsze. Po prostu wierzymy, ufamy i kropka. I nie gdybamy. Bo wiara jest nadzieją bez pokrycia. Czy po prostu pozytywnym wyznaniem tego, że Bóg dokończy i dokona tego, co jest dla Niego, dla Boga oczywiście, odpowiednie w naszym życiu, a nie dla nas, co my byśmy chcieli. Co byśmy chcieli, żeby było prawdą. To, co my chcemy, czyli ja cały czas też mówię o sobie, żeby to było też oczywiście dobrze odebrane, to jest mało ważne, co ja chcę. Ważne dla mnie jest i uczę się tego, czego Bóg chce ode mnie i co dla Boga jest ważne w moim życiu. Wiara jest również rozpoznawaniem czegoś, co już jest rzeczywistością. Czyli zdaję sobie sprawę, że to już jest. Ja tego nie widzę, ale to już jest. Mimo, że nie mogę jeszcze tego zobaczyć, ale wierzę, że to już jest po prostu. Tak samo w Biblii czytamy o bohaterach wiary, tak? Na przykład Abraham uwierzył, że Bóg to, czego nie ma, powołuje do bytu. Księga Rodzaju 4:17. Ja oczywiście skracam to wszystko. Na podstawie tego wersetu niektórzy myślą, że cokolwiek chcą, mogą po prostu to powołać do istnienia. I uważam, że to jest bzdurne. To nie Abraham powołał do życia, jak czytamy Izaaka, ale Bóg. Abraham po prostu uwierzył Bogu, działał w oparciu o jego obietnicę i w efekcie urodził się Izaak, a nie, że Abraham powołał Izaaka, tak? Tego dokonał Bóg. Musimy zawsze wierzyć Bogu, a nie swojej wierze. Nie wiem, czy będę umiał to dobrze wytłumaczyć. Wiara sama w sobie nie ma mocy twórczej. Ona potwierdza to, co już istnieje w niewidzialnym świecie duchowym i co Bóg już obiecał. Wiedzą, że spełni się w Jego czasie, bo jest Jego wolą, wolą Bożą. Wszystko
na co powołujesz się z wiarą, musisz mieć oparcie w tym, co Bóg już obiecał w swoim Słowie Bożym. To trzeba właśnie sprawdzać. Jak możemy to rozwijać w sobie, taki rodzaj wiary? Czytając Słowo Boże. O tym nam mówi list do Rzymian 10:17. Wiara jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe. Nasza wiara powinna być oparta na obietnicach Bożych i posłuszeństwie Bogu, w Jego Słowie. Bóg żywy to Bóg Słowa. Słowo ciałem się stało. Hebrajczyków 1:3. Który będąc blaskiem Jego chwały i wyrazem Jego istoty, podtrzymując wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z naszych grzechów, przez samego siebie zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach. Aby rodzić wiarę i pogłębiać wiarę w naszym życiu, potrzebujemy czytać, wsłuchiwać się w Słowo Boże i na nie odpowiadać. W życiu codziennym jest to często duża, ogromna walka o czas, o modlitwę ze Słowem Bożym. Bardzo często walczę sam ze sobą, bo coś muszę zrobić, bo jest coś jakby niby ważniejsze, a to człowiek biegnie tu, to tam, to zakupy, to no różne sprawy, każdy z nas wie, o czym na pewno mówię. I umyka nam ten czas, jak przez palce. I gdzie czas dla Boga? Ja się przyznaję, ciężko jest jakby wygospodarować, ale to jest tylko jakby pozorne, bo kiedy to wchodzi w nawyk i ustalimy sobie pory, które nam pasują, każdemu inaczej, czy to rano, w południe, wieczorem, ucząc się tego, wchodząc w nawyk, zawsze będziemy mieli ten czas, a on powinien być priorytetem, priorytetem dla Boga, bo nic innego nie jest ważniejsze. I choć posiadamy wiele sprzętu ułatwiające nam funkcjonowanie w życiu, na przykład pralki, odkurzacze, zmywarki, lodówki, komputery, samochody i tak dalej, to okazuje się, że stale nie potrafimy znaleźć czasu na modlitwę ze Słowem Bożym. Zawsze coś jest jakby ważniejsze, że za czymś gonimy, a okazuje się, że potem przychodzimy zmęczeni i padamy i no Panie Boże, zapomniałem. Ja tak też mam. I dlatego o tym chcę mówić, że to jest bardzo ważne, żebyśmy wyrobili sobie nawyk czytania Słowa Bożego. Wszystko inne jest zawsze ważniejsze i konieczne do wykonania. I dziś warto zadać sobie pytanie, i ja sobie sam je zadaję. Ile czasu poświęcam na czytanie Słowa Bożego? Czy nie jest tak, że jeśli zaczniemy bardziej zgłębiać Słowo Boże, to cała reszta nam będzie dodana? Szukajcie najpierw Królestwa Niebieskiego. Tak nam właśnie o tym mówi Bóg. Zacznijmy zatem prosić Jezusa o głód Słowa Bożego, o doświadczenie mocy Jego Słowa w życiu codziennym. Dobre pragnienie zawsze jest drzwiami do własnego rozwoju. A wiemy, że jest napisane słowo, że przyjdzie kiedyś taki głód Słowa Bożego, ale go nie będzie. To jeśli my nie wyrobimy w sobie tego nawyku relacji i zapamiętywania Słowa Bożego, to co my zrobimy, jeśli doświadczymy tego czasu? Kiedy próbujemy się zagłębiać w Słowie Bożym, Biblia jasno również nam mówi o tym, że nie bierzcie wzoru ze świata, lecz przemieniajcie się przez odnowienie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża, co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe. Rzymian 12:2. A wiara wasza opiera się na mądrości ludzkiej, aby wiara wasza
opierała się nie na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. 1 Koryntian 2:5. Kolejny werset. Zatem usilnie zabiegaj o sprawiedliwość, wiarę, miłość, pokój wraz z tymi, którzy wzywają Pana z czystym sercem. 2 Tymoteusza 2:22. Walcz w dobrych zawodach o wiarę. Zdobądź życie wieczne. Nie do niego zostałeś powołany. 1 Tymoteusza 6:12. A więc pamiętajmy, że bez wiary nie można podobać się Bogu. Przystępując bowiem do Boga, musisz uwierzyć, że Bóg jest i że wynagradza tych, którzy Go szukają. Hebrajczyków 11:6. Oznacza to, że nie zasługujemy na zbawienie. Jednak w tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. 1 Jana 4:10. Oto jest wola Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał żywot wieczny, a ja go wzbudzę w dniu ostatecznym. Jana 6:40. I zapewnił Pan Jezus łaską, bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. Efezjan 2:8. Więc można stwierdzić jednoznacznie. Biblijna wiara jest wytrwała, pełna ufności i poznania Pana, a końcem jej jest zachowanie życia wiecznego. Biblia mówi nie pozbywajcie się więc nadziei waszej, która ma wielką zapłatę. Potrzebujecie bowiem wytrwałości, abyście spełniając wolę Bożą dostąpili obietnicy. Jeszcze bowiem za bardzo krótką chwilę przyjdzie ten, który ma nadejść i nie spóźni się, a mój sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Jeśli się cofnie, nie upodoba sobie dusza moja w nim. My zaś nie należymy do odstępców, którzy idą na zatracenie, ale do wiernych, którzy zbawiają swoją duszę. Hebrajczyków 10:35-39. Więc uświęcajmy się, wzmacniajmy naszą wiarę w ufności przez Słowo Boże, w zaufaniu, poddawaniu się, aby Bóg wykonywał swoją pracę w nas, abyśmy dostąpili korony, którą przygotował dla każdego Bóg. I życzę każdemu słuchaczowi i sobie również, jak za każdym razem, aby dobry Bóg każdego dnia pomnażał nam wiary. Bądźcie błogosławieni w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.